W dniach 1-2 sierpnia 2015 roku w Bałtowie odbędzie się akcja charytatywna Smile, której organizatorami są Młodzieżowa Rada Gminy Bałtów oraz Junior Bałt. Jest to akcja nastawiona na uśmiech, radość i optymizm. Aby dać się ponieść pozytywnej energii, nie można przegapić eksplozji kolorów, która odbędzie się w ramach akcji Smile dnia 2 sierpnia przy współudziale Stowarzyszenia Festiwal Kolorów. Pierwszy dzień akcji Smile to pozytywna rywalizacja sportowa. Zostały przygotowane dwie trasy biegu dla najmłodszych w wieku od 8 do 13 lat oraz dla młodzieży i dorosłych od 14 roku życia. Akcja Smile jest akcją charytatywną, w ramach której organizatorzy chcą wywołać uśmiech na twarzy wszystkich przybyłych gości, ale przede wszystkim na twarzy małej 3,5-letniej Liliany, która cierpi na hipoplazję nerwu wzrokowego, przez co nie może cieszyć się kolorami i widokiem otaczającego ją świata. Jedyną szansą, żeby dziewczynka kiedykolwiek widziała, jest leczenie komórkami macierzystymi w Indiach lub Chinach. Koszt leczenia jest bardzo drogi, bo wynosi 100 tysięcy złotych. Podczas akcji każdy będzie mógł wesprzeć kwestem na rzecz małej Liliany, aby w przyszłości i ona mogła wziąć udział i cieszyć się eksplozją kolorów.